Siemanko, ja jestem Arentek, a dzisiaj weźmiemy się za czyszczenie pamięci telefonu, tak aby nie stracić ważnych danych, nie stracić zdjęć, a zyskać sporo wolnego miejsca, pozbywając się zbędnych po prostu śmieci na telefonie. Także jak jesteś zainteresowany tematem, koniecznie kliknij lajka, like zasubskrybuj, a ja lecę zaraz z tematem. A, i dodatkowo możesz wpaść na moją stronkę Aren.txtel, tam mam różne polecane rzeczy. Wszystkie ważne linki w opisie, także zaczynamy czyścić telefon. Więc w pierwszym kroku wchodzimy sobie do ustawień, ale dobrze, w sumie zanim to zrobię, to tak: ustawienia, pamięć wewnętrzna 100 i pół giga zajęte. Tu mogę zwolnić. Zwolnię telefon Xiaomi 10 Pro Redmi jakby kto pytał dobra, czyścimy zakończone o, to co mi się nie podoba w tych telefonach to to, że macie tutaj te darmowe apki a trzeba oglądać reklamy nie? także, tu kliknę to mi przekieruje tak, no oczywiście także to mi się nie podoba dobra, więc tak menadżer Następnie ustawienia. Ustawienia. Pokaż ukryte bliki. Musi być włączone. Następnie wchodzimy tu. Jak jesteśmy w Download, to teoretycznie możemy to wszystko wyczyścić, jeżeli byśmy chcieli. Nie będę teraz tego robił. Ale tu nas interesuje tutaj. I wchodząc tu mamy miniaturki wszystkich naszych zdjęć, screenów i innych rzeczy. Więc zaraz to usuniemy i zobaczymy, ile nam to da wolnego miejsca. Zaznaczamy wszystko. Usuwamy. Chwileczkę to potrwa. Jednak było tego ponad 700. Dobra. Usuwanie zakończone. Oczywiście reklamka. Wchodzimy z powrotem. No i 200 Mega poszło. Ja dużo zdjęć akurat nie robię, ale Wam może się przydać. I już kolejna rzecz, którą warto przeczyścić, to już Wam pokazuję. Czyszczenie będzie aplikacji. Przytrzymujemy informacje o aplikacji. Wchodzimy pamięć i mamy tutaj pamięć podręczną. Tego telefonu praktycznie nie używam, więc jest jej mało, ale dla przykładu można by, co ja tutaj wchodzę, na YouTube a czasem wchodzę. Okej, okay, gdzieś będzie tu, tu. I również informacje o aplikacji, no i tu już mamy więcej. Na dole. Naciskamy wyczyść i nam to ładnie przeczyści. A teraz, na dokładniejsze czyszczenie, możemy posłużyć się chociażby tą aplikacją. Dzięki niej zobaczymy starsze pliki. Ładnie nam to wszystko posortuje. Wchodząc tutaj, mamy, no, brak, niech się odświeży, stare pliki. Stare zrzuty ekranów, to już mam 120 MB, można sobie przejrzeć, co tam jest. I wtedy dopiero usunąć. Duże pliki, ostatnio pobrane pliki, czyli folder downloads. Można też go znaleźć w menadżerze plików, ale tutaj też mamy od razu pod ręką tak naprawdę. Tutaj możemy też przeszukać stare aplikacje, ale to już sami będziecie wiedzieli, czy to jest potrzebne Wam, czy nie. A teraz Wam pokażę jeszcze jeden plik, trik. Pewną aplikację, która jest w stanie nam wyczyścić z folderu inne. Czyli, tak jak wchodzimy na przykład tutaj sobie w ustawienia, nam tu ładnie to przeszuka, pamięć wewnętrzną, to będziemy mieli takie coś, a na tym telefonie chyba tego nie widzę nawet. Ale w większości jest takie coś, jak tu mamy taki podział, to jest inne i tam przeważnie nie idzie się dostać. Teraz Wam pokażę apkę, która Wam to znajdzie. W sumie nawet chyba to znalazłem, bo w sumie jak wejdziemy w pliki systemowej mamy tutaj to jest 8 giga. W sumie jak już tutaj jesteśmy, to tutaj również możemy sobie sprawdzić, która aplikacja zabiera nam najwięcej giga. I stąd możemy również przejść i sobie wyczyścić dane. A najlepiej to pamięć podręczną. Aplikacja, która mi posłuży do tego. Tutaj mamy sporo opinii, sporo pobrań, więc powiedzmy dlatego można chyba zaufać. Ale już decyzję pozostawiam Wam. Zawsze można potem to wywalić. Pokazuję może jako bardziej ciekawostkę, nie że tutaj zachęcam. Także jak sobie wejdziemy, tutaj również mamy podział i mamy właśnie te inne. Tutaj sobie wchodząc, możemy wszystko sobie wyczyścić, ale możemy również sprawdzić co tutaj jest. I tu jakieś dane mi się pościągały już w sumie dawno, bo dopiero w lutym. I tutaj na dole macie, co tutaj jest. To było ściągane, to było ściągane, czy jakieś logi. Także to można wszystko sobie zwalić. Tutaj też jakiś tymczasowy blik, tutaj jakieś zdjęcie, tutaj. No, także. Snap to jakiś, bo tutaj czasem pobierałem na tym telefonie, także to można tu przeczyścić, też zyskacie sobie więcej miejsca. To taka ciekawostka. Więc myślę chyba, że to tyle. Tam jak zauważyliście, troszeczkę też ta aplikacja przekłamuje, bo pokazywało mi w tym systemowym, że jest tam niby 8 GB, ale pewnie jakieś inne rzeczy były, a tutaj samych śmieci jednak nam wyszło z 400 MB, chyba jak dobrze pamiętam. Także no, tak trzeba na dwa razy też brać. Ale myślę że te najważniejsze rzeczy, co można usuwać, żeby tam nie stracić. no wam pokazałem, nakierowałem. Najwięcej danych będzie w aplikacjach, w cache'u. Później nie wiadomo, te miniaturki można wyrzucić, a resztę to wam już te programiki. Załóżmy nawet od tego, Google wam ładnie. Posegreguje, co było starego, nie starego i sobie można samemu zadecydować. Także lajkuj, komentuj. jest to, no tak jak to zawsze mówią, subskrybuj. Także do następnego siemano, Cześć.